dwie kluczowe inwestycje drogowe, a więc budowa drogi gminnej w miejscowości Michałki Kolonia i budowa drogi gminnej w miejscowości Rokitna Kolonia i dokończenie budowy drogi gminnej w miejscowości Olszyn. Dwie pierwsze drogi w Michałkach Kolonii i w Rokitnie Kolonii 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Bardzo ważne dwa zadania, z którego bardzo się cieszymy. W Rokitnie Kolonii była droga o nawierzchni kamienia łamanego frakcji 031. Tam natomiast jest droga o szerokości 4 metrów bez mijanek, ale również bardzo ważna droga ze względu na to, bardzo ważna inwestycja ze względu na to, że bardzo dużo mieszkańców przy tej drodze mieszka. Tą drogę przecina droga powiatowa, Rokitno-Olszyn, czy też ta droga się nazywa jako Rokitno-Berezówka, Rokitno-Planowica Duża, a więc ważny ciąg komunikacyjny. I to, co powiedziałam, bardzo dużo gospodarstw, mieszkańców, domów zamieszkałych mieszka przy tej drodze i tutaj również Zarząd Dróg Powiatowych, Powiat Bialski przeznaczył troszeczkę pieniążków na nakładkę drogi powiatowej, a więc skrzyżowanie tych dwóch dróg zostało, bezpieczeństwo przejazdu zostało rozwiązane wreszcie i są również przejścia dla pieszych i zatoka autobusowa chyba, z tego co pamiętam. Dwie zatoki autobusowe, gdzie dzieci, młodzież dojeżdżają do szkoły podstawowej w Rokitnie. I tutaj długość tej drogi, tej nakładki i łącznie drogi? Około 600-800 metrów. O, panie wójcie, tak jeszcze uzupełniająco, koszty drogi w Rokitnie Kolonii? Koszty drogi w Rokitnie Kolonii były dużo mniejsze, 815 tysięcy całkowity koszt, aż 553 tysiące dofinansowania. Związane jest to z tym, że tam już podbudowa tej drogi była wykonana właśnie już też w przeszłości. A więc to też jest taki bardzo dobra rzecz, gdzie nawet już mieszkańcy nie jeździli po tym piasku, tylko była ta nawierzchnia z kamienia łamanego 031 i to również zaniżyło znacznie koszty tej drogi.